Artur Skowronek zastąpił Kazimierza Moskala na stanowisku trenera GKS-u Katowice. Wcześniej szkoleniowiec prowadził takie drużyny jak Ruch Radzionków, Pogoń Szczecin, Polonie Bytom, a w styczniu tego roku objął stanowisko ekstraklasowego trenera Widzewa Łódź. To była bardzo szybka, dynamiczna sytuacja. Skontaktował się ze mną zarząd i w 2 dni zapięliśmy wszystkie sprawy. Oczywiście było to poprzedzone wcześniej rozmową merytoryczną. Skowronek podejmuje pracę w miejscu, gdzie presja wyniku jest zawsze wysoka. To tylko jest pozytywne. Ja się cieszę, że w takim miejscu jestem, czyli w miejscu, gdzie są ambicje. Wiadomo, że te ambicje długo już wcześniej były też nakreślane i nic z tego nie wychodziło. Mam nadzieję, że nie będę kolejnym trenerem, który pójdzie w tą samą stronę. Mam nadzieję, że złapiemy wszyscy taką komunikatywę z kibicami, ze środowiskiem, a przede wszystkim z zespołem, że na boisku pokażemy dobrą wartość, co przerodzi się na dobrą frekwencję i w myślenie o coś więcej niż średniaka w pierwszej lidze. Nowy szkoleniowiec miał okazję obserwować drużynę podczas meczów na Bukowej oraz poprzez transmisje telewizyjne. Bywałem tutaj kilkakrotnie i swoje spostrzeżenie na układ personalny Katowic i działania taktyczne mam. Gieksa pod okiem nowego trenera rozegra swój mecz już 31 października w Nowym Sączu z tamtejszą Sandecją. Czasu na przebudowę drużyny praktycznie nie ma. Na pewno trener potrzebuje czasu, ale w sporcie tego czasu nigdy nie ma. Wszyscy oczekują od razu wyników i jestem tego świadom i taki wybrałem zawód i się na te zasady po prostu piszę. Wierzę w to, że pomimo braku tego czasu te 5 kolejek pozwoli na doskok wyżej. I pozwoli na to, żeby chociaż w większym stopniu pokazać, że już urodzi się styl gry Gieksy, który będzie przyciągał kibiców na trybunę. Jaki cel stawia sobie nowy szkoleniowiec przyjmując Gieksę? O tym wszystkim musimy rozmawiać w zimie. Myślę, że dzisiaj na tyle jest spłaszczona ta tabela, że jeszcze nie można wyrokować, czy to jest siła na tyle, żeby atakować ligę, czy po prostu trzeba odczekać kolejny sezon i marzyć o tym za rok. Oczywiście mamy 20 kolejek jeszcze do zakończenia sezonu i wierzę w to, że te 20 kolejek wykorzystamy z myślą o tych najwyższych celach. Skowronek podpisał umowę z GKS-em Katowice obowiązującą do końca sezonu.